Cześć! W tym filmie opowiem Wam, jak samodzielnie stworzyć drzewko szczęścia, a mój mąż będzie pokazywał poszczególne etapy. Pamiętaj, że szczegółową listę materiałów wraz z linkami znajdziesz w opisie filmu. Do tego typu dekoracji korzysta się z roślin stabilizowanych. Oznacza to, że mech chrobotek po tym procesie nie rozrasta się i nie wymaga podlewania wodą. Zachowuje swój kolor przez barwnik. Na początku musimy przygotować nasze podobrazie dla drzewka szczęścia. Najpierw wyjmij płytę pilśniową, która stanowi tył ramki. Inne elementy, jak plexi czy passepartout, nie będą nam już potrzebne. Na moment odłóż na bok drewnianą ramę. Do wyklejenia płyty będziesz potrzebować taśmy dwustronnej. Sposób klejenia jest dokładnie pokazany na filmie. Pamiętaj, aby taśmę na sam koniec docisnąć do powierzchni płyty. Następnie przygotuj odpowiedni kawałek tapety. Nie musisz od razu kupować całej rolki, bo w wielu marketach budowlanych tego typu kawałek otrzymasz jako próbkę. Gdy tapeta będzie już prawidłowo przyklejona do płyty, za pomocą nożyka do tapet pozbądź się wystających końcówek. Nasze podobrazie jest już prawie gotowe. Teraz musimy płytę ponownie zamocować w ramce. Do wykonania pnia drzewa będziesz potrzebować przynajmniej 3 odcinki sznurka jutowego o długości około 50 cm. Poprzez ich splecenie ze sobą w szybki sposób możesz uzyskać pień, a gdy rozpleciesz końcówki, stworzysz korzenie i gałęzie. Nasz film potraktuj tylko i wyłącznie jako inspirację. Efekt końcowy Twojego drzewka zależy od Ciebie. Tak przygotowany pień przyklej klejem na gorąco do podobrazia. Następnym krokiem jest przyklejenie mchu. Po nałożeniu miejscowo kleju na gorąco, nałóż w tym samym miejscu roślinę i kontynuuj tak długo, aż uzyskasz koronę Twojego drzewka szczęścia. Pamiętaj, że barwnik mchu stabilizowanego jest rozpuszczalny w wodzie. Oznacza to, że jeśli nie chcesz pobrudzić swoich rąk podczas klejenia, to koniecznie użyj rękawiczek. Cały proces wykonuj ze spokojem. Nie spiesz się. To ma być przede wszystkim dobra zabawa. Tego typu drzewko szczęścia jest idealnym pomysłem na prezent. Ta zielona dekoracja nie potrzebuje światła i sprawdzi się zarówno jako ozdoba domu czy biura. Mamy nadzieję, że film Ciebie zainspirował. W opisie filmu znajdziesz dodatkowe wskazówki, które ułatwią Ci samodzielne tworzenie tego typu projektu. Pamiętaj o subskrypcji kanału i koniecznie daj łapkę w górę. Twórczego dnia!